kolejnym filmiku. Dziś pokażę Wam prawdopodobnie jedną z najbardziej klimatycznych książek tego roku, która tak przy okazji okazała się też jednym z większych zaskoczeń. Do tej pory nie wiem, do jakiego gatunku ją przypisać, ponieważ nie jest to ani klasyczny thriller, ani klasyczny horror, choć napis na tyłach książki sugeruje mniej więcej tego typu klimaty. Także przechodząc do rzeczy, powieścią, o której będę dziś mówiła, są... Strażnicy Światła Abby Jenny, uznani za debiut roku 2016 przez księgarnię Barnes & Noble, którą z oczywistych względów kocham ponad życie. Te książki, które tutaj za mną widzicie i o które tak często pytacie do tej pory, to właśnie książki z kolekcji Barnes & Noble, o których gdzieś tam kiedyś nagrywałam osobne paplando, więc dla zainteresowanych link w opisie poniżej. A teraz przechodząc do fabuły. Akcja tej powieści rozgrywa się na Wyspach Farallońskich, niewielkim skalistym archipelagu położonym na Pacyfiku, gdzie znajduje się stacja badawcza. To właśnie tam stacjonuje sześciu nieco ekscentrycznych biologów, którzy zajmują się badaniami lokalnych gatunków rekinów, wielorybów, fok oraz ptaków morskich. I tak też właśnie podzielona jest ta książka, na cztery sezony odpowiadające największej aktywności poszczególnych zwierząt. Pewnego dnia do tego całego naszego towarzystwa dołącza nasza bohaterka, fotograf przyrody Miranda, która jakiś czas później zostaje brutalnie zaatakowana przez jednego z mieszkańców. Dlaczego i do czego to doprowadzi? Zachęcam do lektury, coś czuję, że będziecie nią oczarowani. Na uwagę zasługuje zwłaszcza nietypowa narracja w formie listów do zmarłej matki. To właśnie w ten sposób Miranda opowiada nam o tym, jak wygląda życie na wyspach i co takiego się tam wydarzyło. Mamy tu bardzo dużo opisów przyrody, ujętych z fotograficzną precyzją i dużą dozą emocji, także to nie jest nic nudnego, absolutnie nie, to nie jest nic nudnego. Te opisy przyrody, one są szalenie hipnotyzujące, to właśnie one sprawiły, że miałam ochotę spakować walizkę i raz, dwa udać się na Wyspy Farallońskie, co pewnie nie byłoby takim dobrym pomysłem, ponieważ to szalenie niebezpieczne miejsce. Wyobraźcie sobie, ostre, nagie, śliskie skały, lodowaty chłód, natura, nad którą nie można zapanować, klimat jak z filmów grozy. Umiejscowienie akcji na Wyspach Farallońskich, zwanych również Wyspami Umarłych, było jak dla mnie strzałem w dziesiątkę, ponieważ to właśnie dzięki temu na kartę tej powieści wkradły się elementy grozy, choć jak już mówiłam, nie jest to ani klasyczny thriller, ani klasyczny horror. Moim zdaniem te wydarzenia, do których tutaj dochodzi, one są po prostu tłem dla opowieści o ogromnej tęsknocie do bliskiej osoby, o śmierci, o poszukiwaniu własnej natury, czy jak to pięknie ujęła Olga z Wielkiego Buka, którą gorąco pozdrawiam, o kobiecej rozpaczy oraz macierzyństwie. To jest naprawdę genialna proza, taka marzycielska, intensywnie działająca na wyobraźnię, no i chwilami właśnie przyprawiająca o dreszcze na całym ciele, nawet pomimo braku takiej zawrotnej akcji, jakichś twistów fabularnych, tego typu spraw, bo tego tutaj nie ma. To wszystko idzie tak jakoś, płynie, jakby to ująć, tak leniwie, naprawdę leniwie i szalenie klimatycznie. Także klimat Wysp Farallońskich, styl autorki, to co się tutaj dzieje, wydaje mi się, że właśnie to sprawia, że tak trudno się od tego wszystkiego oderwać, bo to było takie, no, piękne, naprawdę piękna powieść, bardzo poruszająca. No i zakończenie, które naprawdę zaskakuje, jest bardzo ciekawe i takie, że nie wiem, co jeszcze mogłabym powiedzieć. Także polecam Wam tę książkę. Strażnicy Światła to naprawdę świetna powieść. Także cieszę się, że mam dla Was dwa egzemplarze dzięki współpracy z wydawnictwem kobiecym. Co zrobić, żeby je otrzymać? Trzeba wziąć udział w rozdaniu i żeby wziąć udział w rozdaniu, trzeba po prostu zostawić komentarz. To jest straszne, ale ja ostatnio naprawdę nie mam weny twórczej, jeżeli chodzi o wymyślanie zadań konkursowych, więc po prostu napiszcie: chcę przeczytać Strażników Światła. Bo musicie to przeczytać. Nie ma innej opcji, bo to jest naprawdę coś świetnego. Także komentarze zostawiajcie do 1 maja, po tym terminie było mnie dwie osoby, do których powędrują Strażnicy Światła, Abby Jenny, i to by było na tyle. Strażników Światła raz jeszcze polecam bardzo gorąco, kto wie, być może ta książka trafi do mojej topki najlepszych książek 2017 roku, bo wydaje mi się, że ma duże szanse, chociaż nie wiadomo, co jeszcze przyniesie mi ten rok, więc zobaczymy, po prostu zobaczymy. Także bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!